Witamy Was serdecznie z Chateau Napareuli. Jesteśmy tutaj u Kuby, który nam opowie, mam nadzieję, co tutaj się dzieje i co oferuje. Także Kubo, no powiedz nam trochę więcej na temat tego, co tu w ogóle robisz, jak tu się znalazłeś. Na temat tego miejsca, tak? To miejsce to serce Kachetii, czyli takiego winiarskiego regionu w Gruzji. A ja tutaj trafiłem po latach, bo byłem tu w Gruzji pierwszy raz w 1988 roku, czyli na dobrą sprawę już 31 lat minęło od mojej pierwszej podróży. Byłem wtedy z rodzicami na wakacjach w Batumi i tak mi ta pierwsza podróż utkwiła w pamięci, że do tej Gruzji zawsze chciałem wrócić. A kiedy już przyjechałem ponownie, dobrą sprawę, zostałem i jestem tutaj od roku 2007. A do Kachetii tak trafiliśmy, że jakby ten region stał się bliski, bo z racji tego, że położony blisko stolicy, blisko Tbilisi, gdzie mieszkaliśmy, a dwa, są tu wyśmienite warunki do uprawy winorośli, a tym się postanowiliśmy kilka lat temu zająć. No właśnie, a propos tego właśnie, czym się zajmujesz teraz? Jesteś tutaj już całkiem sporo czasu z tego co mówisz. Minęło ładnych parę lat, a teraz jak wygląda sytuacja? Co tutaj robisz? Dokładnie czym się zajmujesz i właśnie co oferujesz? Odnowiliśmy tutaj stary winiarski dom, w którym blisko od 100 lat było produkowane wino. Natomiast rodzina, która w nim mieszkała lat temu, dobre 30-40, się wyprowadziła i będąc na krótkim wypadzie z miasta, podczas spaceru zobaczyłem ten dom, a on do mnie przemówił. I postanowiliśmy go wyremontować. Wyremontowaliśmy Marani, czyli miejsce, gdzie w Gruzji, w Kachetii powstaje wino. Zasadziliśmy winnicę i 3 lata temu zrobiliśmy to pierwsze wino, które dzisiaj kosztujemy. To Jamar dzios. Jamar dzios. Pyszne wino, pyszne gruzińskie wino. Oprócz tego, że robisz wino, to masz również pokoje do wynajęcia, tak? Tak, prowadzimy w domu, stworzyliśmy taki butikowy hotel. Mamy tutaj 7 pokoi, w którym przyjmujemy gości i kończymy teraz budowę nowego miejsca położonego wśród winnic, kilka kilometrów przed samą miejscowością, przed wioską i tam zapraszamy już od kwietnia. Od kwietnia przed następnym sezonem będzie otwarcie i tam znacznie więcej gości będziesz mógł gościć. Tam planujemy budowę całego projektu na 40 pokoi gościnnych. W pierwszym etapie jest już gotowe 13, a później będziemy kolejne sukcesywnie dobudowywać. Super. Widzę tutaj naprawdę fajny klimat tworzysz, fajnych ludzi dookoła siebie przyciągasz, ale co to miejsce ma jeszcze do zaoferowania? Skoro tutaj pojawi się turysta z Polski potencjalny, co to miejsce może zaoferować oprócz wspaniałego szaszłyka, wspaniałego wina, nie tylko szaszłyka, prawda? Tworzysz tutaj, serwujesz tutaj pyszną kuchnię wytwarzaną przez ludzi tutaj z Gruzji, Twoich przyjaciół, ale oprócz tego właśnie smaku, tego klimatu, który naprawdę tutaj przyciąga, co to miejsce, ten potencjalny turysta, dlaczego właśnie miałby tutaj przyjechać? Kachetia jest takim unikatowym w Gruzji regionem, w zasadzie jedynym, który w swoich administracyjnych granicach mieści 3 parki narodowe. I każdy z tych parków jest mniej więcej oddalony o godzinę drogi od naszego domu, czyli Napareuli jest taką bazą wypadową. Każdy z nich całkowicie inny, bo począwszy od Parku Narodowego Lagodechi, notabene założonego przez naszego rodaka lata temu Ludwika Młokosiewicza, tam wyprawy trekkingowe do wodospadów, do jezior, do czarnych skał, więc piękne miejsce górskie, pełne lasów z unikalnym subtropikalnym klimatem. A kilkadziesiąt kilometrów dalej wysokogórska Tuscheti, czyli najbardziej dziki, najbardziej niedostępny i w mojej opinii najpiękniejszy zakątek Gruzji. Szczerze mówiąc, lokacja na Napareuli była powiązana z tym, że bardzo lubimy do Tuscheti jeździć, chcieliśmy być blisko słynnej drogi, która zaczyna się raptem 7 km od naszego domu. I mamy Waszlowanie, czyli kolejny park narodowy całkowicie odmienny od tych dwóch pozostałych, bo położony na stepowym terenie w pobliżu pogranicza, a w zasadzie na granicy z Azerbejdżanem, pełen dzikiej przyrody, dzikiego ptactwa. I tam organizujemy safari jeepowe, jeździmy tam autami terenowymi. Więc te trzy aktywności. A oprócz tego w Kachetii na każdym kroku spotyka się ludzi, spotyka się historię. Są tu tysiącletnie klasztory, jest katedra Alaverdi, jest miasto Telawi z bardzo malowniczym bazarem, pełnym smakołyków złożonych przez ludzi z całego regionu. Jest Tsinandali, czyli miejsce założone przez jednego z ojców nowoczesnego gruzińskiego winiarstwa Aleksandra Czawczawadze. Wreszcie Signagi, urokliwe miasteczko pełne wdzięku, pełne romantyki. Jest Dawid Garedża i tak naprawdę w Kachetii gdzieś nie ruszy, to po kilku kilometrach spotykasz coś, co jest dla Ciebie nowe i zawsze bardzo interesujące. No brzmi to bardzo, bardzo interesująco. Na pewno mnie przekonałeś, żeby tutaj do Ciebie zapytać, zobaczyć jak to wygląda. Mam nadzieję, że osoby, które oglądają, też z chęcią do Ciebie się wybiorą. Jak daleko jesteśmy od stolicy? Jak daleko od stolicy Tbilisi? Dzieje nas 2 godziny jazdy samochodem, więc to jest dystans 100 km, tyle że przez góry. Więc to położenie, bliskość lotniska, które jest na południowym krańcu Tbilisi, sprawia, że dojazd do Kachetii nie sprawia trudności. Można tu przyjechać o każdej porze roku i o każdej porze roku można znaleźć dla siebie coś interesującego. Super. Jeżeli znudzi Wam się miasto, stolica Gruzji i będziecie chcieli zobaczyć bardziej regionalną Gruzję, to serdecznie zapraszam Was tutaj do Kuby, do Chateau Napareuli. Na razie jesteśmy jeszcze w starym miejscu, ale już od kwietnia będziecie mogli odwiedzić Kubę w jego nowej posiadłości. Także dziękuję bardzo, kończymy. Musimy kończyć, ponieważ tu już takie zapachy dochodzą, szaszłyka i wino coraz cieplejsze. Także przykro mi, Jamar dzios za przyjazd. Zapraszam do Waszej drogi, sprawiły i anioły drogi, którzy Was prowadzą, doprowadziły Was do Kachetii, doprowadziły Was do Napareuli. Jamar dzios.